Koszty leczenia nowotworów są coraz wyższe. Jest to spowodowane przede wszystkim nowymi technologiami, które wdrażamy. Polska tu pod tym względem absolutnie nie jest zaniedbanym krajem. Leczymy w sposób nowoczesny, jak i lekami, których cena stale wzrasta. Także koszty to jest podstawowy nasz problem. No ja mówię to jako dyrektor Centrum Onkologii. Nasz codzienny problem. Musimy pilnować tych kosztów i musimy pilnować racjonalnego wydawania środków. W tej chwili jest taka sytuacja, że od momentu wprowadzenia pakietu onkologicznego leczenie pacjentów z nowotworami nie bilansuje się. Spowodowane to jest drastyczną zmianą wyceny hospitalizacji do chemioterapii, radioterapii i znaczna część środków po prostu zostaliśmy pozbawieni jako Centra Onkologii znacznej części środków, które nie zostały w niczym zrekompensowane. Ten problem się w tej chwili pogłębia. Jeżeli utrzymana będzie dalej ta zła tendencja, jeżeli potwierdzą się te sugestie, które słyszymy na razie medialne, tak, zapewnienia o zmianie wyceny badania PCT, rezonansu magnetycznego, to deficyt naszych usług się będzie pogłębiał. Szpitale już w tej chwili nie bilansują się. No i będzie narastał dług. Jak to się kończy, to myślę, że wszyscy wiemy, bo obserwujemy to, co się dzieje w innych szpitalach. W szpitalach onkologicznych ten problem się o tyle nasili, że no musimy jasno powiedzieć, w tej chwili mamy do czynienia z pewnym dużym problemem wzrostu pacjentów chorych na nowotwory, wzrostu liczby pacjentów chorych na nowotwory. I w najbliższych kilku latach wzrośnie ich ponad 10%, tak? Nawet do 20% w niektórych regionach. Na to muszą się znaleźć środki, na leczenie tych pacjentów. Nasze propozycje kierujemy zawsze najpierw do ministerstwa i takie rozmowy zostały przeprowadzone. Naszą propozycją przede wszystkim jest kompleksowa wycena procedur radioterapeutycznych i w ogóle kompleksowa wycena wszystkich procedur, nie tylko radioterapeutycznych. Założeniem działalności ministerstwa była wycena tylko i wyłącznie procedur radioterapeutycznych i to w metodologii, która nie do końca jest przez nas akceptowana, bo nie pokrywa się z naszymi doświadczeniami i z naszą wiedzą na temat kosztów tej metody leczenia. Chcemy, żeby się pochylił minister nad wyceną całego procesu leczenia pacjenta, od momentu rozpoznania choroby do rehabilitacji. To jest bardzo ważny element, bo on jakby jest spójny z zasadą, podstawową zasadą leczenia pacjenta, czyli kompleksowego leczenia chorych na nowotwory. Tak naprawdę niewielka tylko grupa pacjentów może być leczona tylko jedną metodą, a zdecydowana większość jest leczona za pomocą i chirurgii, i radioterapii, i chemioterapii. Trzeba to razem oszacować i razem wycenić. Inaczej będziemy cały czas błądzić i będziemy narażeni na taką sytuację, jak jest w tej chwili, czyli znaczne problemy finansowe wszystkich centrów onkologii i instytutów w Polsce.